Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Ostatnio w The Forest grałem z jakieś 2,5 miesiąca temu, więc nawet nie wiem, co tutaj się podziało i co jest nowego w tym patchu. Ogólnie początek jest taki sam, z tego co wiem, to nie ma starych save'ów. Mam trochę za głośną grę, muszę sobie ją ściszyć, żeby móc jakoś tak normalnie gadać. Z tego co widzę, tutaj jest jakaś nowa animacja dodana przy lądowaniu. Czujemy się prawie jakbyśmy lądowali w Smoleńsku. Minęliśmy przed chwileczką tą brzozę, którą ścięliśmy jeszcze chwilę wcześniej. No i zobaczmy, co mamy, co będzie dalej. O! Jest jakiś rusek, który zabrał małego dzieciaka, zabrał także wszystkie nasze pieniądze i poszedł sobie w pizdu do lasu. Okej, moi kani, tak na serio, to nie wiem, co jest nowego w tym patchu, ponieważ jak już wam mówiłem ostatni raz temu, grałem 2 miesiące ponad w tą grę. Widzę, że już samolot jest troszkę inny. Ogólnie grafika jest w samolocie lepsza. Nie wiem, czy to za sprawą nowego patcha, albo też patchy, które się ukazały w międzyczasie, czy też za sprawą tego, iż mam teraz wszystko na full detalach, bo mam lepszą kartę graficzną. Anyway, idziemy na nasze podwórze, tak? Idziemy na nasze podwórze. Jest kamyk. Kamyk standardowo zbieramy. No i tak profilaktycznie musimy sobie otworzyć parę walizek. Tak więc. Oj, są walizki. Coś wziąłem, ale nie wiem co. Coś wziąłem. Nie wiem, co to było. Dobra, mniejsza o to. Tak, jest różowa walizka. Walizka różowa jest, ale to nie jest walizka od Bunny Ku, bo Bunny Ku też ma różową. Ale w takie kratki. Jak znajdę taką, to oczywiście wam powiem, oczywiście wam pokażę. Dobrze. Ogólnie, z tego co widzę, to nie jest to The Forest, które ja znałem, tak? Bo to The Forest, które ja znałem, wyglądało całkiem inaczej. I w ogóle gdzieś w pizdu nas wywiało. Nie, sorry, to nie, to jest ten, to jest fotel, to tego nie będziemy rozwalać. Dobra. Otwórzmy sobie tutaj walizeczki, cyk. No ale uderz, dobrze. Okej. Widzę antenę jakąś. Widzę jelonka i na razie nic poza tym. Okej, moi kochani, ten odcinek nie będzie zbytnio długi, tak mi się chyba wydaje, ponieważ chcę zobaczyć, co tu jest nowego i znaleźć jakieś fajne miejsce na rozbudowę. I poczekamy z tym trochę, tak? Poczekamy z tym trochę, dlatego że za 5 dni, z tego co widziałem, wychodzi kolejny patch. I pytanie, czy on usuwa save'y, bo jeżeli usuwa save'y, to nie ma sensu nagrywać nic nowego. Bo za 5 dni tak trzeba będzie od nowa to wszystko budować, więc poczekamy te 5 dni. Kurde, no co, no dobra, zrobiło mi coś. Poczekamy te 5 dni i później już ruszymy. Będziemy mieli 20 ponad dni, żeby wybudować coś fajnego, coś wam tutaj właśnie ponagrywać z tej serii. Tak więc, póki co zobaczymy, co tu jest fajnego, co tu jest nowego. Dobra, ja nie wiem w ogóle, gdzie tu trzeba iść. Wiem, że tutaj się w pizdu rzeczy pozmieniało. Aha, jesteśmy tutaj na jakimś zadupiu. Co to tu jest? Co to tu jest? Tego tutaj. Wow, jakaś duża ta przepaść, ale tam nie można wskoczyć, tego co widzę, bo jest to zablokowane. Dobra. Wow, coś mi gra zbugowała. Znaczy się zacięła w sumie. Chwila, jak tu jest samolot, kuźwa, no to gdzie tu iść, tutaj nic nie ma, to może idźmy w ogóle w całkiem inną stronę, a więc tam w tą drugą na dół i zobaczmy, czy tam nie ma jakiejś fajnej miejscówki. Z tego co wiem, a wiem niewiele, to wiem, że są jakieś dziwne potwory, które wyszły podobno z jaskiń i mają 8 róg i 8 nóg. 8 nóg i 8 rąk, przepraszam.
i naprawdę podobno ciężko to zabić jest. Także, moi kochani. O, tu mamy jakąś rzeczkę. W sumie chata na rzeczce nie byłaby taka zła. Ale czy jest taka opcja, żeby to wybudować? Nie wiem. Rożesz w pizdu. Tu jest nawet dosyć dużo drzewa. Kurde, nie wiem, czy tu się wybudować, czy gdzieś może. Może w głębi lasu. O! Jakie odgłosy słyszeliście? Jakieś nowe dźwięki dodali do The Forest. Super. Super. Mam nadzieję, że. O, i tu by można nawet też się było wybudować, bo tu jest całkiem bardzo fajna miejscówka. I tak też chyba zrobimy, tak? Bo tutaj w ogóle tak zrobimy, bo stąd nam raczej luje nie przyjdą, bo nie ma takiej opcji, żeby nam stąd przyszli. Więc tak akurat zabudowywać nie musimy. Dobra. No to tak prowizorycznie zacznijmy tutaj, co my tu mamy. Jakieś ognisko na pewno trzeba tutaj postawić, bo ognisko to musi być. Jakiś shelter by się przydał. Okej. Podobno też są jakieś tutaj nowe budowle. Nie wiem nawet do czego służą i co one dają, no ale dobra, jak są, to są. Będziemy to wszystko powoli ogarniać. Dobra, tu żeśmy za dużo nie pobudowali, ale spoko. Zróbmy sobie taki zarys naszej bazy. Chwila, co my tu mamy? Weźmy to na razie. Nie chcę jakoś ją w pizdu dużą, ale też nie chcę, żeby była za mała. Kurwa, jak to teraz tu ustawić? Jak to ustawię tak, to będzie kijowo. Dobra, na razie zrobimy to na równo z tym, a później będę się martwił, co z tym zrobić. No. Pomyślałem, że już przyszli, ale nie ma ich na szczęście. Dobra. No to nic, budujemy, lecimy z tym koksem. Cyk, czy to się tutaj ładnie będzie mi dostawiać do tego, czy też nie? Chyba na razie póki co nie, a mogłoby. Bo chciałbym, żeby to miało jakieś. O, ręce i nogi póki co. Dobra, B, jedziemy dalej. Kurwa, jak oni mi tutaj przejdą dołem. A nie, dołem chyba nie przejdą raczej. Przynajmniej nie powinni przejść dołem, dobra. No, czyli tu ogólnie mamy ok. To drzewo trzeba będzie na pewno wziąć i zeciąć. Ja bym chciał w tą stronę to zrobić. No tak na pewno nie. Co najwyżej tak to mogę zrobić. Kurwa, to będzie tak wszystko w powietrzu stało, jakoś mi się nie chce wierzyć. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak się łączy, to niech się to łączy. Cyk. Tu sobie zrobimy jakieś drzwi, bo na pewno nam się przydadzą. No i lecimy dalej z naszą bazą. Już jest trochę niżej póki co. Dobra. No dobra, ale buduj się, Stasiu. Cyk. Dobra, tu mamy jedno. Chwila, tu sobie zrobimy drugie drzwi, a co tam? Zrobię sobie, bo mogę. Dociągniemy to do końca. A czemu się nie da? Ja bym to chciał tu gdzieś postawić, jakby się dało, oczywiście. Jak się nie da, to nic nie zrobisz. Po co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, na siłę to by tak to szło postawić. Dobra. Ale strasznie krzywo. Kurde, jeszcze burza idzie. No, nawet nie zacząłem. Nawet drzewa nie zaciąłem. A już burza idzie. Dobra. I tak to zostawimy, tak to zostawimy. To będzie nasza taka prowizoryczna baza. Możemy przystępować do ścinania drzew.
Aha, tylko teraz nie wiem skąd my weźmiemy skorupę od żółwia, żeby uzupełniać płyny. Bo z tego co wiem, to niestety, albo też stety, trzeba pić wodę. Trzeba pić wodę. Niekoniecznie na kolanach, ale wodę pić, jakby nie było, trzeba. Dobra, lecimy tutaj z naszym budowaniem. Kurwa, no nie, burza nie może teraz być. Nie teraz, burza nie teraz, bo ja tu muszę się pobudować trochę. Jak mi ludzie przyjdą, to nie wiem co będzie. Nie wiem co będzie. Chwila, coś tu trzeba zapić. Mamy tu jakąś mirindę. Weź tu... Wow, tutaj ptaszek się podkomponował. Kurwa, jeszcze poleciało tam, gdzie nie miało. Możesz w pizdę, no. Poleciało na sam dół. Dobra. Poleciało to poleciało. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Dziesięć minut mamy już. Na razie żadnego nie widziałem. Czemu te drzewo tak kijowo leci? Ja pierdzielę, no. Dobra, to była czwóreczka. Ty! Obejrzyj, no. Słyszeliście? Wow. Wypadł. No ty przyszło mi tutaj. Przyszło mi tutaj na plac budowy. Ej kurwa, no nie, stój. Gdzie on jest? Gdzie jest kurwa deweloper? Tu jest deweloper. Dobra, ale nie będzie mi deweloper życia układał. Zaraz go tutaj. Zaraz go tutaj załatwimy. Gdzie on to jest, chłopak? Kajżeś jest, chodź no, coś ci pokorza. No był i pitnął, pano. Kurwa, no nie wierzę, no. Już przyszli, już. Już przyszli, no. Był i nie ma go, nie wiem, kam on poszedł. Jakaś polos, chłopak. Ale zapewne wróci. A jak wróci, to mu coś pokorza. Ty, parę kamieni by mi się przydało, żeby to chociaż to ognisko, kurde, wybudować. No bo jednak trochę ognia by, jakby nie było, by się przydało na noc. Mimo wszystko. Dobra, tu se pozbieram wszystko ładnie, elegancko. Nie wiem, ile tego mam w ogóle. Dobra, jeszcze potrzebuję trochę. Kurwa, dużo potrzebuję, dobra. Potrzebuję jakieś kamyki. Gdzie? Kaj są kamyki tutaj, no. Ty, ale kaj ten deweloper jest? On tu był? Zrobiłem crafting? I chłopak mi pitnął, no. A chciałem mu coś pokazać. Są jakieś krzoki nowe? Kij wie co to jest, dobra. Nie, nie, drzewa na razie nie chcę ścinać. Co tutaj parę kijoków znaleźć. I kamienie jakieś, ale kurwa, kaj tu są kamienie w tym lesie, no. Zawsze ich tu było od groma. A teraz jak chcesz kamyka, to nie znajdziesz, bo nie ma, bo nie ma. I nic nie zrobisz, no. Dobra, olać. Znaczy, no może nie koniecznie olać, bo kurde, musiałbym to wybudować. No, nie mam żadnego kamyka, bo nie znam, jeszcze trzy bym potrzebował. Jeden patyk i pora liści. Kurde, no. W pizdu. Ładuj.
Podobno można siekierki ulepszać, z tego co słyszałem. Jakimiś piórkami z tymi z... z ptaków. Ty to chyba, kurwa, to chyba było... To nie było duże drzewo, to było to na patyki. Fucking shit. No potrzebuję 4 kamyki, no mam... Nie wiem, czy to był kamień, chyba to był kamień. Ty, ale chyba się ciemno robi, dobra. Raz. Dwa. Trzy. Chyba mam 4 kamyki. Ty, ale wiecie co się stało? Nie, pomyślałem, że mi się sikiera zbugowała, dobra. Dobra, patyku więcej nie mogę. Nie mogę więcej udźwignąć. Dobra, jest ognisko. Czyli jest jakiś plus. No weź to podpol to, no. Odpol to. No czemu to się nie poli? Dobra, zapoliło się. Problem będzie z shelterem, ale to... To myślę, że jakoś ogarniemy, tylko nam liści brakuje, ale tu liście są, to liście tu sobie pozbieramy zaraz. Nie wiem, gdzie jest deweloper, ale na razie póki co go nie ma. Wrócił! Wrócił, a czy to nie wiem, czy to akurat deweloper? Ale wrócił. Dokładnie to ona chyba wróciła. To jest jakaś babka. Z tego co widziałem. Najprawdopodobniej. Ale mówię, najprawdopodobniej. To może być żona leśniczego. Tak może być. Nie, jest i deweloper. Dobra, jest deweloper. Hono tu. Bym ci coś pokozał, hono. No. Obejrzyj no. Widziałeś co mam fajnego? A kajta drugo jest. Nie ma. Była i nie ma. Dobra. I teraz weź tu przeżyj noc. Jakżem kurwa shelteru nie wybudował. To jest samobójstwo, iść kurwa w środku nocy do lasa, no nie no, bez przesady. Kurwa, no 3 listki potrzebuję, no. Przecież kurwa, zlitujcie się, no. Kaj tu jest jakieś... No kaj tu są liście. Ty, tak. Jego wezna na plecy. Tu se go postawia. Potem se go ładnie oporządzimy. Kurwa, nie wierzę. No jeden listek potrzebuje, no. Chyba będzie jeden listek. Może on coś tu zeciął. Dobra. Mamy listek. Tu se dorzucimy. Idziemy spać. I zobaczymy, czy prześpimy pierwszą noc? W sumie jakoś jasno się robi, no nie? Co to kurwa, jakaś jasna noc, czy ta noc tak szybko minęła do chuja? Ty, a dobra, zanim pójdziemy spać, to coś by trzeba było jednak zjeść chyba. To jeszcze chyba nie chyba jeszcze nie pójdziemy spać tak szybko. Zjemy se coś. Nie, jednak się ściemniło, dobra. Ja to tu położyłem, czy nie? Kurde, no. Dobra, jest tu mój lizard, ale jeszcze się nie upiekł.
Nie no, spoko, tu sobie zrobimy taką małą bazę. Także spokojnie. No tu raczej mi nie powinni przejść, ale to zobaczymy jeszcze, jak to będę budował. Może to jeszcze raz potem przebuduję to. Dobra, pojadłem, jest ok, idziemy spać. Zobaczymy, czy prześpimy pierwszą noc, czy też nie. Ale najbezpieczniej będzie, jak se to skraftuję, bo jakby przyszli, no to jakoś bronić się niestety, ale trzeba. I? Kurwa, no nie przespałem. Gdzie jest? Gdzieś jest, tam idą chyba. O, widzicie, tam idą. Bo tam się świecą te całe śmieszne ich latarki. Idziemy jeszcze raz. Kurwa, no nie wierzę. No, nie mogę zasnąć, bo... Bo gdzieś tu idzie pielgrzymka. Ale nie wiem gdzie. Walu, jak... Ciemno jak w dupie, patrzcie. Tu nie widać nic. Nic, nawet jakbyście szli po kolanach, nie zobaczycie nic, no bo nic nie widać. Oni tu jakieś są. A, tam idą, widzicie, tam idą. Idzie tam pielgrzymka. Dobra. Próbuję jeszcze raz. Niedobrze, niedobrze, nie mogę zasnąć, nie mogę zasnąć, oni tam cały czas chodzą. Ty, zdzichu przyszedł, zobacz no, a jeżeli są czy nie? Bo bym, jakbyś był są, to bym ci coś pokazał. A czy jakbyś nie był są, bo jakże się są, to... To w sumie też ci będę musiał pokazać. No stary, no... O, tu jest, ale stary, to w ogóle go nie widać w tej grze, no nic. Ej, kurwa, bym sobie drzewo uciupł teraz. Dobra, idź se, a ja se idę spać. Ty se idź. Ty se idź, rozumiesz? A ja se idę spać, nie? I przyjdź se rano, jak już... Jak już się wyśpia, to przyjdź. No, tak zrób. No ni chuja, no nie pójdź, nie poszedł. Nie wierzę. Kurwa, trzeba się będzie z nimi rozprawić chyba, bo to nie ma sensu. Ryczy to. Chuj wie, gdzie to jest, bo nie mamy tu żadnej latarki. Nie, tu ogólnie trzeba jakieś palniska porobić, żeby tu było cośkolwiek... Cokolwiek widać, żeby tu było. O no, coś wam pokorza, chodźcie tu, no bo kurde. Jeden z drugim, no. Kajżeś jest, obydwu... Chyba obydwaj się zapolili. Dobra. Powinno być teraz dobrze. Idziemy spać. I? No nie wierzę, przyszli następni. Kajżeście są, a was nie widzę. Abym wam coś pokazał jeszcze na chwilę. O, teraz to już wam nie pokorza. Za dużo. Kurde, strasznie ciężko jest teraz przetrwać pierwszą noc. No, dobra, udało się. Jesteśmy, przetrwaliśmy pierwszą noc. I w sumie tyle, tak? W sumie zapisujemy tą grę na slocie numer 1. Okej, okay. Gra zapisana, tak więc, moi kochani, ja wam dziękuję za te wspólne 25 minut, mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, to pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, żeby lajkować i subskrybować mój kanał, zapraszam was także na mojego Facebooka, no i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy właśnie tą bazę całą sobie rozbudowywać, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć, pa, hejos!